to dziś się przyjdziemy dwóm gazetkom. Niech tylko teraz mi się nie włączy kamerka. Bo teraz naprawdę się wkurzę i nie będę tego nagrywać, bo już to nagrywam z piąty raz. Bo ktoś do mnie zadzwonił, coś tam. Zobaczcie, jest gazetka Lego Ninjago na 2019 rok. Z kole na sezon 11. Szkoda, że nie dali o tego tutaj kola. Tego tutaj kola z 11 sezonu. Tutaj widzicie opakowanko, ono jeszcze jest odcięte. Takie ładne, można odciąć sobie i powiesić na jakichś drzwiach czy czymś. Zobaczcie. No i oczywiście już sobie zbudowałam te zestawiki. Najpierw kol, zobaczcie jaki ładny ten młot. Może czasem pokażę wam coś. Zobaczcie, może się rozwalić lekko. I to jest taki lekki minusik tego młota, ale zobaczcie jak fajnie on jest zrobiony, duży, fajny. Pasuje do kola. Strój taki, no oczywiście dwa wyrazy twarzy. Teraz, oj, widzieliście tam moje palce. Stójcie. Stójcie, muszę zrobić. Okej. Zobaczcie. Na taką fajną główkę. Taką. Standardową i taką. Ma taki kaptur. Zobaczcie. I o, właśnie witam, coś odleciało. Zobaczcie, taki jest kol. Trochę czasem mu trudno się sobie ustać. Ustać mu trudno jest. Popatrzcie. Trzeba go chyba na płytce. Piszcie w komentarzach. Widzieliście? Tom nam się przewrócił. Koluś nam się przewrócił. Koluś nam się przewrócił. A dalej taka scena. Tutaj jest akurat gitara na takim stojaczku. No, dla takich, co lubią muzyki, zaraz coś zobaczycie. Tam jakieś samoloty latają, więc nie wkurzcie się, jeżeli to będzie w tyle. Patrzcie. O, nie chciałem. Patrzcie. Widzieliście to? To jest kol! Ninjago! Dobra. Ale jeszcze wam pokażę, co w następnym wydaniu. O, aż się przewróciłem lekko. Wydanie Lego Ninjago. Zobaczcie co. I zobaczcie na te kozackie plakaty. Te na pewno sobie powieszę. Zobaczcie. A ten wąż. Na pewno sobie kupię dwa takie wydania. No i jeszcze będzie wydanie Lego Batman, no i Lego City. Ono jeszcze jest w sprzedaży nawet. To będzie 10 września. No i sobie tak na szybko przyjrzymy komiks. Ten zestaw niedługo się pojawi, tego jeszcze nie ma. Nie spodziewajcie się. O, zaraz. O, coś o płomiennych wojownikach. Więc to ciekawe, jakby ktoś chciał się dowiedzieć coś o tych płomiennych wężach. Walka? Stójcie. Walka z wężonami, ze szkieletorami, z indroidami? Że co? To są starzy wrogowie. O co tutaj chodzi? Powiedzcie mi, o co tutaj chodzi. Powiedzcie mi, o co naprawdę tutaj chodzi. Piszcie, co tutaj chodzi. Szkielety są z sezonu pierwszego, z sezonu trzeciego, czwartego, a jest już 11 sezon. O co chodzi? Piszcie mi w komentarzach, o co chodzi. Bo ja nie wiem po prostu, o co chodzi.
Ale cofnijmy się może gdzieś do początku. O, różnica, jakby ktoś chciał labirynt jakiś. O, instrukcja. Czy w Cartoon Network coś jest legendarnego? Nie. Jeszcze nie. Skająco na to robię mistrzowie żywiołów. No to nie patrzcie, okej? Okay? Nikt z was na to nie patrzy. Nie, nie, piszcie w komentarzach nic. Na pewno w świecie przygód. Świat przygód na pewno nic nie pisz. Okej? Okay? Ej, ej, a co tu robi Kai Lloyd, kura? Jay? O! Dobra, już wam więcej nie pomagam. W szukaniu sami. Zobaczy, sami to rozwiążecie, gdy będziecie mieli to wydanie. Jeszcze tutaj jest tego innego. Powinien z Pinjitsu. Wydanie specjalne, ale Lego Friends. Nie jestem przekonany do tego. Słuchajcie, tutaj są odpowiedzi, więc na to nie patrzcie. Oj, coś tam. O, uf. Nic nie jest. O, tutaj zobaczcie. Jest bazen taki. Chyba się kiedyś zdecyduję na ten zestaw. Kiedyś. Kiedyś chyba będę chciał ten zestaw. Piszcie, czy chcecie ten zestaw na kanale. Piszcie, czy chcecie ten zestaw na kanale. Naprawdę piszcie, bo jest ciekawy. Zobaczcie, tak wygląda wydanie. Pierwszy, o tutaj jest Andrea. Zobaczcie. To co? Chyba kończymy! Tak! Go jogging, doing good! Pamiętaj o subskrypcji! I łapce w górę! Hej! I jeśli podoba ci się ten film i podobają ci się moje filmy, zasubskrybuj ten kanał z dzwoneczkiem! Go!